Drodzy czytelnicy, chciałem Was serdecznie zachęcić do kupna najbliższego wydania tygodnika Do Rzeczy i do przeczytania tekstu materiału śledczego Piotra Zychowicza o tym, w jaki sposób Norman Davis stracił profesurę w Stanach Zjednoczonych. Ale przede wszystkim chciałem Wam bardzo serdecznie podziękować tym tysiącom, które kupiły do tej pory cyfrowe wydanie tygodnika Do Rzeczy i zachęcić Was, żebyście kupowali nas dalej. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Ponieważ, powiem nieskromnie, to jest najlepszy, konserwatywny tygodnik na rynku. Kupujcie w wersji cyfrowej i wersji papierowej. Bądźcie z nami.